Ten dom został kupiony przez moich rodziców, zanim się urodziłam. Także właściwie towarzyszył mi przez całe życie. I tak się z nim związałam już od dzieciństwa, to tutaj zrodziły się pierwsze moje marzenia. I tutaj mogę je realizować. Moi rodzice pogodzili się z tym i wspierali mnie w moich wyborach. A ja zamieniłam konie na biegunach na prawdziwe konie. Po wielu próbach, poszukiwaniach i po tym, jak posiadałam wiele różnych ras koni, zdecydowałam się na konie moich marzeń, czyli konie iberyjskie. Stworzyłam Akademię Sztuki Jeździeckiej, która uczy ludzi jeździć konno i podchodzę do tego bardzo systematycznie i z dużą odpowiedzialnością bardzo. Stworzyliśmy takie programy rozwojowe, jeździeckie, które prowadzą naszych uczniów od początku do końca i nawet ci, którzy już potrafią jeździć konno, przychodzą tutaj, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Jestem bardzo silnie związana z tym miejscem, z moimi rodzicami, z moim ojcem, który tutaj mieszkał niedaleko w Warszawie, a to jest 40 km od Warszawy, z moją mamą, która nadal mieszka w Warszawie i jest ważne dla mnie, żeby pozostawać z nią w ciągłym kontakcie. Powinno się mieć dzieci, to jest rozsądne, natomiast ja nie chciałam mieć dzieci z rozsądku. Uczucie szczęścia daje mi możliwość, taka świadomość, że mój los zależy wyłącznie ode mnie.